Cześć, witam. Dzisiaj ponownie zajmiemy się renowacją, naprawą fotela skórzanego w moim Audi. Druga część zmagań. Jeśli nie widzieliście pierwszej, to zapraszam. W poprzedniej części męczyłem się trochę ze szpachlą, która, jak mi się wydaje, nie powinna być takiej konsystencji, jaka była. Ta nowa szpachla jest dużo lepsza. Przetestowałem też multum różnego rodzaju kolorów do skór gotowych zestawów, które niestety no, się nie sprawdziły, dlatego musiałem troszeczkę to inaczej zrobić. Wszystkiego dowiecie się tutaj z tego filmiku, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Minęły ze 3 tygodnie, jak nie lepiej, odkąd tutaj wracam do tego tematu. Między innymi dlatego, że było po prostu zimno. Te wszystkie środki są na bazie wody, więc nie chciałem tego robić. Wszystkie środki odłożyłem, kupiłem zestaw od tej firmy tutaj. To wszystko, co widzicie na siedzeniu, czyli jakieś tutaj do mycia, tam jest rozpuszczalnik, tutaj jest taki papierek ścierny, gąbeczki. Wszystko było w zestawie. Kosztuje to około 300 zł. Wysłałem zagłówek jako wzór koloru i ten zestaw został dobrany kolorystycznie pod moją skórę. Dlaczego? No, rozmawiałem z państwem z tej firmy. Powiedzieli, że z biegiem lat skóra traci swoje właściwości, jak również i kolor, i trzeba dobierać po prostu wszystko pod kolor danej tapicerki. Dlatego jest to indywidualnie, nie jest to nigdzie kodowane. Więc jeśli ten zestaw mi nie starczy, a brałem tylko na dwa przednie fotele, to wówczas będę musiał ponownie wysłać jakiś element tapicerki i ponownie będziemy musieli dobierać kolor. Ale do rzeczy. Słuchajcie, tutaj, o, tam komputer widać, że leży. Tutaj już mam pomalowane, tak na próbę sobie, chyba z 4 warstwy albo 5, także dużo. No więc dużo malowania będzie. Druga rzecz, jakby ta szpachla, ona się troszeczkę zapadła w niektórych miejscach, czyli jak to szpachla. Ja ją tutaj nałożę raz jeszcze prawdopodobnie. No i też jest problem w tym, że właśnie ona jest biała. Ona jest biała i trzeba dużo warstw. Ciekaw jestem, czy da się ją zafarbować, czyli wymieszać z odrobinką tej farby, żeby nabrała koloru. I zaraz to sobie sprawdzę. Ewentualnie nałożę jeszcze raz tutaj szpachlę, bo tak jak widać tam mam jej dosyć dużo. Nie wiedziałem, że to tak będzie, że ciężko będzie to się kryło. No ale cóż, robię to pierwszy raz, także nieprofesjonalnie. W każdym bądź razie te fotele, tak jak mówię, 3 czy 4 tygodnie i nic się z tą szpachlą nie dzieje. W mrozach, nie mrozach było tutaj jeżdżone, pasażer normalnie jeździł, nic się tutaj nie wycierało, nic nie spękało, także jest fajnie. To też nadaje optymizmu, że możemy działać z tym dalej, że faktycznie to wytrzyma, więc próbuję zafarbować teraz tą szpachlę. No widzę, że spokojnie da się to zrobić. Także gdzieś tutaj zaraz zaszpachluję tą brązową. I za chwilę Wam pokażę efekt, bo tu ciężko jakby ustawić w tym momencie kamerkę. Wygląda to mniej więcej tak. Wiem, że niezbyt fajnie, ale mam nadzieję, że to się uda wszystko wyszlifować. No na pewno kolor jest lepszy, bardziej przyjazny do tego, żeby coś tutaj z nim podziałać. Tutaj była wielka wyrwa, także też to jakby trzeba wziąć pod uwagę. A ja powiem Wam, zajmę się tym kawałkiem. Spróbuję tą przednią część pomalować i zobaczę, jak to wyjdzie. Zmyłem wszystko tą benzyną do skóry. Nakładam teraz na gąbeczkę, nakładam tutaj farbę i jedziemy. Uważać chyba, żeby nie przesadzić z tym. No, tak jak mówię, mam tylko na te dwa siedzenia. Także musi to wystarczyć. Z tego, co tutaj widzę, nie będzie to na raz robota, tylko na więcej razy.
Dobra, pierwsza warstwa. Tutaj już mam przeszlifowane, nałożę kolor, bo wtedy myślę, że o, wyjdą takie rzeczy, będą bardziej wyraźne po prostu, gdzie tu jeszcze doszpachlować, a ja tutaj raz nałożę i tyle. Ale zobaczcie tutaj, to jest czwarty raz. No, jest całkiem spoko, powiem wam, że to, a to jest różnica. Także zabieram się za to. Pierwsza warstwa. Zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy właśnie tym, gdzie miałem nałożony już tą szpachlę z kolorem. Na ile nam to będzie krył.
pierwsza warstwa zrobiona i tak jak myślałem, zobaczcie, widać takie nierówności, ale widać też, że to co było na brązowo zrobione, no to, że tak powiem, jest super, w sensie ładnie jest pokryte, więc no cóż, spróbujemy jeszcze raz te wszystkie wskazy popoprawiać i zobaczymy, co to wyjdzie. Ale już jest, powiem wam, już jest naprawdę bardzo fajnie. Te szpatułki chyba byłyby fajne, które można kupić do tego. Ale ciężko jest to zebrać tak, żeby nic jakby nie zostało. Szczególnie o tutaj. Dobra, poszpachluję to i wam wtedy pokażę. Po tych moich wszystkich zabiegach na razie fotel wygląda tak. Tutaj jak widzicie jeszcze są prześwity, brakuje troszeczkę. Ale tutaj nie jest malowane, to zaraz będę malować. Malować będę też tutaj cały fotel jakby. Cały fotel już mam wstępnie wyczyszczony tą benzyną. No i chcę spróbować coś takiego, czyli aerograf, 22 zł na Allegro, taki zestaw i spróbuję tym, ustawię go sobie za chwilę i spróbuję tym pomalować. To jest farba wodna, także nie będę tutaj nic nie wiadomo jak osłaniał, tylko zaraz będę to ścierał lub przekładał sobie tą szmatkę i zaraz zobaczymy, czy tym sposobem jest to lepsze. Sprawdziłem, tutaj nalałem sobie po prostu wody do tych zbiorniczków i sprawdziłem, ile to zużywa wody, żeby się nie okazało, że nie wiadomo jak dużo tej farby pójdzie. No i powiem wam, bardzo mało, bardzo fajnie da się tym robić. Nawet jeśli się zrobi zaciek, to nie ma co się przejmować, bo to jest, tak jak mówię, farba wodna, więc wystarczy to zetrzeć i później jeszcze raz poprawić. Więc zaraz tutaj popróbuję na tych, szczególnie na tym boczku. Tu są takie, jak widzicie, ciemne miejsca w załamaniach, także spróbujemy to sobie zaraz pomalować. Nie ma to jak nagrywać bez włączonej kamery, ale no cóż, i tak bywa. No to jest raz maźnięte aerografem. Mogłoby to troszeczkę lepiej lecieć. Mogłoby, tutaj nie, tutaj jeszcze nie jest pomalowane, na razie tylko tak naprawdę te wszystkie szczeliny. Szczeliny i tutaj też troszeczkę to pomalowałem. Mogłoby to lepiej lecieć, gdyby było bardziej rozwodnione. Nie wiem, czy to można. Teoretycznie pewnie można. A teraz spróbuję tą część zrobić, ale tym razem już wam pokazać, żebyście widzieli. Całego procesu może nie nagram, ale przynajmniej część. Dodaję tak maleńką warstewkę, że jej praktycznie nie widać. O, widzicie same te szczeliny. Jedną ręką ja tego nie jestem w stanie zrobić, ale zaraz. Samą tą szczelinkę maznę i zaraz ją wysuszę i zobaczycie różnicę. Sama tutaj to załamanie jest polakierowane i już widać różnicę. Teraz polakieruję całą od szwu do szwu i zobaczymy wtedy. Także tak to wygląda przed lakierowaniem, a tak wygląda po jednej warstwie z aerografu. To jest niemalowane, a to jest malowane. Myślę, że to widać od razu. Słuchajcie, ja próbowałem tą skórę naprawdę wyczyścić wszystkim i no nie dało się, więc to powiem wam, to malowanie to jest bez, a to jest z. Więc uważam, że to jest naprawdę spoko sposób tym aerografem. Wnika to wszędzie w te pory tutaj, także bardzo, bardzo fajne.
jadę cały fotel. Tak się przedstawia efekt końcowy. Jestem zadowolony, a nawet bardziej niż zadowolony. No, troszkę mi tutaj nie wyszło to do końca, aczkolwiek dziury nie ma. Jak się spojrzy z pół metra, to jest mega wypas. No, w porównaniu z tym, co było, no to chyba widać różnicę. Tutaj nie muszę się nie wiadomo jak nad tym skupiać. Został mi jeszcze drugi fotel, no czyli kierowcy. Nie ma tam co prawda przetarć tak mocnych jak tutaj. Nie, no są, dobra, kogo ja oszukuję. Zaraz wam pokażę jeszcze chwilę, jak wygląda fotel kierowcy. Bo w sumie od takiego samego stanu wychodziłem tutaj. To jest fotel kierowcy. On jeszcze nie jest umyty, tak jak tamten. No ale spójrzcie na niego. Tak. Pasażera. I fotel kierowcy. Myślę, że różnicę widać od razu. Także biorę się powoli za ten drugi fotel. Petarda. Powiem wam, efekt petarda. Dzięki wielkie za oglądanie. Subskrybujcie, trzymajcie się, cześć. No nie mogłem tego przeboleć, że tamten fotel... O matko, co to tam jest? Tamten fotel jest taki ładny, a ten jest taki, więc go chociaż troszeczkę przeczyściłem. Aczkolwiek... No stąd widać, że tamten jest dużo ładniejszy. Dobra, ten następnym razem zrobimy. Nie ma co, i tak dużo roboty jeszcze przed nami.